kurwa, ja tu się produkuje, a byłem wyciszony. Katang, po pierwsze, żadnych kwiatów na luzie, jakby co. Znajdź jakieś ciekawe zajęcie na wieczór, film, granie w coś, może planszówka, może jakaś gra w koopie fajna, nawet muzyka, żeby sobie pogadać. Coś do jedzenia, jak masz możliwość, pizza, sałatkę zrób. Nie przeginaj, takie proste rzeczy, tylko że mam i być może ogarnij odrobinę, nie wiem, czy to pokój i tak dalej. Żeby było trochę czyściej niż zwykle, ale nie przeginaj z tym też. I spraw, żeby nie czuło się też, właśnie żeby nie możesz robić sztucznej atmosfery, bo ona wyczuje, że atmosfera jest sztuczna i sztywna. I będzie sztuczno i sztywnie. Musi być bardziej na luzie. No. Okej. Okay. Wiadomo, ma być nieco lepiej niż zwykle jest, żebyś pokazał się z dobrej strony, ale nie przegnij, nie przegnij, bo ona wyczuje zaraz, że ty się, nie wiem, stresujesz, latasz nad nią, też umowa, o, na przykład też nie lataj nad nią, powiedz, żeby czuła się jak u siebie, ale nie skacz nad nią. Sztywnie ma być później, byle było sztywnie później, nie? Tak, no jakąś komedię, którą... Komedie zawsze dobrze działają, nie? Okej, a my tu kminimy z tymi klonami dalej. Jemy musimy masaż ogarnąć. Mamy robala, musimy ogarnąć masaż i musimy ogarnąć żarcie. Nadal zamknięte. O, serbski film na przykład. Dobra rzecz. Na początek. A ja z Olgą ten, obejrzeliśmy wszystkie American Pie razem. Jakiś czas temu zrobiłem, także co jaki ten. Jak miałem wolny dzień albo weekend, właśnie mieliśmy to wszystkie American Pie obejrzeliśmy tak. Ten. Nie wiem ile nam to zajęło, może z miesiąc. No nie musi być stary komedia, po prostu coś, co lubisz obejrzeć. Nawet może być film, który lubisz oglądać, tylko też. Taki, że na przykład uważasz, że fajnie byłoby go z nią obejrzeć. Raczej ogarniesz, jaki jest klimat. Nie wiem, nie puścisz jej właśnie... nie wiem, czegoś na mega rozkminę takiego przegiętego, chyba że lubicie to. No mówię, ciężko jest mi doradzić na przykład takie rzeczy, jaki film masz obejrzeć, nie? Wszystko zależy od tego, co lubicie. Okej, plany dalsze. Mamy mieszator genów i co z tego? Możemy zmieszać... Zróbmy... To... W taki sposób... Tak, no wiadomo, rozmowa zawsze dobra rzecz. The genetic coat with chubby horn-skinned hands. Yellow's kind of funny, just... Kurwiony klaun. O Jezus Maria, jaki on Maryi straszny. Holy shice. Ale co dalej?
tak naprawdę traktuj to trochę nawet jakby. No może nie tyle kumpel, bo wiadomo, przy kumplu to masz totalnie wyjebane, nie? Ale też nie przegnij. Tak jakby. To jest jakby taka trochę zasada. Chciej pokazać się z dobrej strony, ale nie przesadzaj z tym. Jakby pokaż dobrą stronę, ale nie sztuczną stronę. To już chyba nic nie działam, nie? Nie za bardzo. Przypiec robala? O mój Boże, mogę przypiec. There's nothing like the smell of maggot straight off the barbecue. Oh man, I just... To co, przypiekłem go czy nie? There's nothing like the smell. Okej. Ale nie zmieniło mi go w ekwipunku. No trochę przegiąłeś. Można... O, stand-up też nie jest głupi, jeżeli... rozumiecie na angielski dobrze. Nawet z napisami możesz ogarnąć jakiegoś dobrego stand-upowca, którego lubisz. Dobra, on ma swojego zwierzaczka, którego może miziać. Na chuj się cieszysz, Rufus. Nie masz czego jeszcze. Co już? Tak będzie ok? Get this monstrosity out of my sight before the other get. This restaurant will have to remain closed for as long as. Nie puszczaj jej polskich stand-upów, please. No, 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 please, no. No, 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 no. Don't do it. Don't do it. Chyba, że będziecie bosom najebani. Może wtedy. Wtedy wszystko jest śmieszne. For a cocktail, you needed a norm. A co myślę o adwokacie, było pytanie. Rozumiem, że masz na myśli ajerkoniak. Dobra rzecz. No fajne takie malutkie, nalać sobie malutką lampeczkę takiego likieru. Katank, przecież... Ona nie musi za mną przepadać. Nie każesz jej oglądać mnie, prawda? Mam kartę. Ma, faktycznie. Jest miejsce na kartę pod sceną. Zamontujmy strasznego klauna? To jest straszny klaun, czy... The genetic code with chubby yellow skin. Nie, to jest straszny klaun. Tylko też pamiętaj... Ale mu zaraz przypierdoli ten klaun. What's this? Is the show over already? What a dreadful ending! Boo! Okej, kurwa, dobra, sorry. Powiem ci tak, Kutang. Szkoda, że kazałeś. Może szkoda, że kazałeś jej to oglądać. Ale jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić i też żebym nie wyszedł na dupka. Ale jeżeli ktoś za mną nie przepada, to jest dziwny. Może tak delikatnie powiem?
Nie, nie, no, to jest dowcip, ale... Może nie przepada za moim kontentem? Nie wiem, jak to powiedzieć. No nie, Jezu, nie tutaj. No bo... No bo wiadomo, taka chyba reakcja powinna być z mojej strony nawet, nie? Chyba to nie jest dziwna reakcja. Że... Ktoś ci mówi, że... Moje dziewczyna z tobą nie przepada, tak? Okej? Okay. To jest dziwna. Uważam, że ja jestem dobrym człowiekiem. To co, po prostu tam klauna tam? Dobra, zobaczmy na razie zwykłego klauna. Zwykłego klauna totalnie. Jest zwykły klaun, tak? Nie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ciężko mi wyjaśnić, co mam dokładnie na myśli, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No nie było zaciekawiona, to spoko, rozumiem. Wiesz, mam na myśli, jak powiedziałeś, że nie przepada, to takie... Fantastic! Jacopo! I knew I had the makings of a successful producer, and I haven't even begun to cancel vacations yet. I... Well, I think it's funny. Okej. Okay. I disappointed my audience. I feel terrible. What's this? What a Czyli ma być kolorowy i zabawny. Tylko to zmienimy. Skąd wziął się papug? Papug się wziął kiedyś z tego, że dosłownie chyba Wolpin powiedział mi, że fajny gif jest i zakochałem się w papugu i został z nami na dłużej. To zrobimy tak, że zamienimy mu usposobienie i kolor. I tylko tyle na razie zmienimy. Dobrze zrobiłem? Wait. Chyba tak. Chyba to chciałem zrobić. Tak. I zobaczymy, co jeszcze będzie chciał. Bo on chciał, żeby było zabawne i żeby było kolorowe. Katan, pamiętaj, że fajnie ten... What? Co teraz? Co robi źle? Dobra. Czyli propsy też musi mieć. Wiadomo też tego, nie musisz się namawiać. Pamiętaj właśnie, że to jest często błąd
ludzi, że myślą o tym, że jak z kimś jesteś, to oboje musicie robić zawsze to samo, albo musicie lubić wszystko tak samo. Nope. A wręcz przeciwnie. Właśnie dobrze, jak macie różne inne zainteresowania i jakby nikt nie ma bólu dupy, że ty lubisz coś, czego ja nie lubię. Bravo! Fantastic! Jacopo! I knew I had the makings of, and I haven't even begun to. Ale nic więcej. Nie mieliśmy dziś jeszcze jednego miejsca na kartę, czy coś w tym stylu? Pomysły, guys. Na klauna? Nie mogę. Nie można, gnomku. Jak klikam środkowy guzik myszki, to są te pierdolniczki, to pokazuje, że są klikane miejsca, jakby co. I know. Okej. Czego, kurwa? Ten chce jebany masażystę. Ale tu nie ma gdzie wsadzić karty. Znaczy tam już rozwiązałem, gnomie. Slot na kartę przy komputerze. Tamten slot daje nam karty po tym, jak skanowaliśmy. Bo on chciał właśnie coś do głaskania. I dostał już coś do głaskania. Bo zmiksowaliśmy też. Żeby była mniejsza kreaturka, bo chciał małą kreaturkę do głaskania, dostał i on jest happy już. On już jest happy. Thank you. Does that mean of just... Nie mogę larwy zmielić. Tak samo nie mogłem jej zeskanować. A może mu zrobić jakieś smaczne zwierzątko? Tylko co on by uznał za smaczne zwierzątko? Jaszczurę po prostu? Raczej nie. No nie mogłem, Hunter, on nie chciał larwy przyjąć. O, teraz... Okej, teraz mogę. O, no, nie chcę, nie! No! No! O, nie, aż się pożygała ryba. There's nothing like the smell of fresh ground maggot. Aż się pożygała ryba. Ta cenzura swoją drogą chyba była referencem. Yum, delicious maggot sausage. Do Starship Troopers. Zajebisty film, Starship Troopers.
Znaczy, Katan, trochę dziwne, że grała z tobą w tą grę. Tak, tak, było fajnie. Może być lepiej? Nie, bardzo. Jest takie trochę... Jesteś zła? Nie, bardzo? Tak. Tak, Jesus Christ. Do you want to know more? To co, idziemy teraz upiec kiełbasę pewnie? To jest moja pozycja do myślenia właśnie. Dziecko z brodą. Cię kurwa zasłonię jeszcze tą brodą i w ogóle. Nie mogę ją kołnierza dzisiaj. Mam bluzę. Czuję się źle. Ja, myślałem, że będę musiał przypiec mu najpierw. Dobra, jak nie muszę, to nie. Okej. Okay. Relax, don't do it. When you wanna go to it. Relax, don't do it. When you wanna go. Masz tu kiełbasiunie. Here you go. Compliments of the chef. Ah, German veal sausage. Nieśmiecka. It made me thinking that our kitchen was unable to prepare this after all. The main ingredient is a hotly guarded secret. And if my guess is right, one to take to the grave. Yep. I once and for... And what exactly is your plan? Just sit here until the... I know. The task is a bit, but for the well-being... Teraz co jeszcze? Once and for... That's not possible yet. It is true that food and drink are now of an acceptable standard again. But how is one to enjoy one's meal when people are... Okej, nieszczęśliwi ludzie. Spoko. Tylko co potem? Bo on teraz będzie happy. I on już jest okej. I once and for all I need to speak. And you will receive it. At least I have a grip on the situation here at last. Just tell me when the other two are ready, and until then I will enjoy my food and drink served in a cozy atmosphere. Yeah, you do that. Maybe masz rację. I wtedy ten clown by go masował. I ten clown ma teraz łapy jaszczury chyba właśnie zamontowane. The genetic with chubby horn-skinned hands. Tak. Yellow and a nasty disposition. Tak. Dobra, to spróbujmy. Na dół. A no tak, i ta maszyna niby produkuje klony, kiedy roboty są niedostępne. Right, right. O, oh, wow, to wygląda groźnie w chuj. I teraz lecimy do relaksu znowu. O mój Boże, ale to wygląda. And if... No way! Just look at that monster Ronnie sent me. Why, it's funny. Funny? Those aren't the hands of a masseur. Is it really asking too much to get a human masseur with powerful hands and no fur or scales? Okej. Mocny, ludzkie dłonie. Okej. To zabieramy to. Musimy mieć
ciało niedźwiedzia, ludzkie dłonie i musi być mocny. Bardzo dziwnie zabrzmiało, wyrwane z kontekstu. Domyślam się. dobra, wracamy tutaj. God damn it. Ding. Więc tak, okej. Oh, wait. Ale ludzkie dłonie są razem... Oh, fuck. I to nie rozbawi wtedy tego tamtego typa, jak on nie będzie miał kapelusza razem z dłońmi. Boże, Katang, nie bądź creepem, proszę cię. Wait. Już nie muszę go rozbawiać. Myślałem, że muszę zachować wszystkich uszczęśliwionych. Okej, dobranoc. Nie mam trzeciego co? Hunter, kurwa, what? Nie muszę już go rozbawiać, nie mam trzeciego kadridżu. Na chuj mi trzeci kadridż, jak trzeci kadridż jest właśnie tutaj. I on musi mieć cały czas, bo jak zabiorę kadridż, to on nie jest szczęśliwy. On musi mieć tutaj, na pewno. I dlatego zgaduję, że on też może być wkurwiony, że musi mieć cały czas. Dlatego nie chciałem zabierać tego tamtego kadridżu. The genetic code with a red, yellow, and a nasty disposition. The genetic with a red, no, yellow skin, and a nasty. Ale ja mam już DNA niedźwiedzia. Bo ja jej usunąłem z tamtego małego gówna. Bo tamto gówno było olbrzymie. Przecież. Co mu teraz nie pasuje? And no, just look at that. Why, it's funny. He's much. Those aren't the hands of a master. Is it really asking too much to get a human masseur with powerful hands and no fur or scale? Okej.
Give me that shit. I to jest clown po prostu bez złego nastawienia. Znaczy ze złym nastawieniem, basically. Może to mu wystarczy? I dlatego będzie miał silne dłonie, bo będzie miał negatywnie, będzie po prostu napierdalał go. Ale on nie chce podobno, że nie chce mieć dłoni niedźwiedzia masażysta. Powiedział, że nie chce. The genetic code with chubby horn-skinned hands, colorful skin, and a funny. On powiedział, że chce mieć ludzkie te. Nie chce dłoni z jakimiś żadnymi. Z futrem ani z łuskami przed chwilą. Monster Ronnie sent me. Why? It's funny. Those aren't the... Is it real? And no, just why? It's fun. Those aren't the hands. Is it really asking too much to get a human masseur with powerful hands and no fur or scales? Gdzie on jest? All this. The fuck? The genetic with chubby horn-skinned hand, colorful scale, and a funny disposition. Ja nie muszę tej dźwigni pociągnąć. Żeby on działał. The genet with a red, yellow, and a nasty. Ja nie muszę jej poświęcić, żeby to działało. Przynajmniej nie musiałem wcześniej ani razu chyba. A to robiłem z ciekawości. Okej, okay, ten sam jest teraz stoi, dobra? I? And no, just no. Why? It's funny. Those aren't the hands. Is it really asking too much to get a? And just why? Fuck those are. Is it really asking too much to get a human masseur with powerful hands and no fur or scales? To ja mu po prostu, ale nie mogę mu po prostu klauna wysłać. Chyba. Bo on nie chce po prostu klauna. A jeżeli zmienię zachowanie klauna, to razem z zachowaniem klauna pojawiają się łuski. Thank you.
No, bo to jest usposobienie. Klaun nie ma łusek u mnie niby zamontowanych, kurwa. Czyli ma być... Nadal ma być happy? Dobra, tu mamy po prostu klauna teraz. Tu mamy naszego zwierzaczka. Tak mówisz, Hunter? Trzymaj się, Lerdo. Okej. To zróbmy, tak? The genetic code with a red color for and a fun. With chub striped fur and a sunny dis. The genetic with hue yellow and a. Mówisz, Hunter, robię tak jak ty. Sprawdzimy to. And no, just look why it's fun. He's scared. Is it really asking too much to get it? Czyli nie, Hunter, nie takie opcje. Genetic with a red color and a funny. The genetic with chub stripe and a.
with hue yellow and a nap. Może tym razem? Jest. Byłeś blisko, Hunterku. Everything to your satisfaction now? Let me know when the other two are ready, okay? Ty masz swojego kurwa pluszaka. Proszę cię bardzo, ty masz swojego pluszaka z dziwnymi łapami, ale tak to jest ładny pluszowy. Ty chcesz go tylko głaskać, nieważne jakie ma łapy. Okej, już się bałem, że coś mu nie pasuje. Już się bałem, że coś mu kurwa nie będzie pasowało. Okej, i teraz... Masz tu klauna. Bravo, Jack! Okej. God damn it. It's done! I want some... I need this... And you will receive it. No. At least I have a grip on the situation here at last. Just tell me when the other two are ready. And until then... Yeah, you do that. They are ready! They are fucking ready! Hello? What happened what here? The... Hello? Oops. Ale to zwierzątko miało być pokojowo nastawione. Miało być łagodne. Funny. They're all gone. Oops. Oh. Okay. I'll take the next one if that's all right. Oops. What in the name of tetanus was that? Well, this road's closed for now. Okay. Schowali się w saunie? Hello? Anyone home? No! Go away! Aha! I figured as much. So this is where you're hiding. Don't leave the door open. Quick, come in. Ow, man, it's tight in here. Ooh, sexy. So slimy. Shh, they're still outside. Come on, Gachi. Outside? Few locks. They're everywhere. How could this happen? O mój Boże, to ja stworzyłem few locki. But before we start running around, to ja stworzyłem Fuloki. Oh no! There's an emergency terminal in the Council of Elders. But how will we ever get there? The route to the elevator is much too dangerous. Nonsense. It's all clear out there. No. To ja stworzyłem Fuloki. I know a way. Ah! Oh, it's you. Do you have to sneak up like that? What are you doing anyway? I have found a ventilation duct that runs along the length of the lift shaft. It's not an easy ascent, but still better than the only other obvious alternative. We just have to somehow get this metal grate open. All the way up to the Council of Elders? I don't know. No, oni się raczej nie zmieszczą. To arrive soon. And we still have 2 hours of sauna time left. Biedny rufek. Move a bit. Hey, what are you doing? Ofuj. Yeah.
I'm getting all slippery. Just not slippery enough to be able to get out of here, unfortunately. What are you doing? Man, that's disgusting. No. Doesn't get any more slippery than this. Looking at our options. But that wasn't one. Wait for it. Opaska na rękę. Hey, do you think that's funny? What am I doing? What is... I could be an elder. I wonder what the job requirements are. Thanks, but my hands are dry. Nie, nie są. What are you doing? Hey! Stop whining. There, the coast is clear. Well then, let's get out of here fast. Trzymaj się kaguło. Oni wszyscy wyglądają na bardzo zadowolonych tak naprawdę. Ten już mnie obejmuje, ten łapczywie patrzy na Rufusa. Fuck this shit, I'm out. Heavens, they're everywhere. Now they've spotted Mrs. Zinkle. Quick, Mrs. Zinkle, run! No, not in there, not... There goes the waffle stall! Hello, ladies. Where were you? Oh my god. Oh my god. All hell's broken loose. We know that already. Quick, activate the emergency terminal. Can anyone remember the codes? They're on a bit of paper in the emergency code drawer. Well remembered. Well, what's the code for the code drawer? Wait, I'll get it. I guess you could say that's my specialty. The beautiful marble frescoes! You are doing a good job! You are doing a good job! We believe in you! They're already in the Koi Aquarium! Get on with it! They're already in the Koi Aquarium! We're running out of time! We believe in you! Finally. They're already in the Koi Aquarium. Not yes, the champagne shower. Too late. They're climbing up the walls. Quick, read it out. Okay, here we go. Alpha, gamma, gamma. This code is absolute hammer. They're coming through the elevator shaft. Gamma, beta, gamma, beta. Abort now instead of later. It doesn't work. Because that's the abort code. The correct one is on the other side. Ah! They've got my leg! Quick! Wait, there. Alpha, beta, gamma, zeta. Not so quick! Not so quick! No, 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 no! For crying out loud. Oh, that's impossible! Hey, who's there? Room service, okay? A clone?
Yes, damn it! The service bots have an imaginary disease, and I'll take the stupid helmet for cleaning too. Jaki wkurwiony już Rufus. And step to it. Okie dokie. Tak, tak, zamknij się, kurwa. Ale teraz znamy kody, prawda? Helmet interface recognized. Connecting to system. Welcome, Prime. New emergency bite to activate Elysium self-destruct. Simply click on the totally cool symbol. Your Elysium security protocol. Let's call it Plan P. P as in only in case of emergency. Damn it. What? Let's call P, damn it. Goal? Yes, who? Oh no. Dad, please. I told you. Like hell. I know that, but that you will stay. Because otherwise I'll activate. You. Okay. I am not able to take you seriously anymore. Do what you like. Hey, what are you doing? I'm initiating the self-destruction sequence, as promised. You wouldn't dare. Just watch me. Alpha, alpha, shooby-dooby. This code is absolutely hammer. Oh, wait, stop. Those were the abort codes. What's that you're muttering? Got it. Alpha, beta, sha-la-la. Da-da-da-da-da-da-da. And done. Well done. You've activated self-destruct. I'm a genius. You've got a wonderful 30 seconds to evacuate. Ooh. My hand fingers across them. Okay, this is crazy, Dad. Thank goodness I know you won't go through with it. Come on. Turn it off. Jak zostaniesz? I don't see you stopping the elevator. Okay, you win. I'll wait for you down there. And now aboard. Nie na dole. Nothing easier than that. 20 seconds and counting. Alpha, beta, epsilon. No, wait. Quick! It started with alpha. I already told you that I would stay. Don't rush me. 10 seconds. Gamma, something, something is absolute burner. You're right there. 5, 4. Oh, I know. 3, 2. Oops. What? Cletus? No. Czemu nie jebło? Wait, you are. Who the devil are you? Zaraz, what? Future, but you can call me Rufus. Well, anulowało, rozumiem. Anulowało. Not much better than what you have in mind for Deponia. What? You're Deponian? Then it's true. There is life on Deponia. Which makes the inspection tour obsolete. Quite the opposite. Deponia is inhabited. I've just got to see it. Shut up, bitch. You're already talking to the creme de la creme. The rest is... Yep, exactly. Like him. Another Deponian. Seen enough? Great. We don't have a lot of time to enjoy eternity. Or to break this vicious circle. Hey, nothing is getting broken around here. I'm on Elysium with Goal. It can stay this way forever. What are you talking about? We have got into a time loop. If we don't do anything, this day will repeat Compton itself for all eternity. Which doesn't necessarily have to be a bad thing. Wow, that sounds exciting. What can we do? Fun stuff. I don't know. You can suck my dick. We have to go to Deponia. Yes. There's my chrono car. That's the source of the anomaly. A real adventure! Do I still have time to get my detective set? Are you crazy? We're not going anywhere. Lerda, ty nie miałeś sobie iść już? Nie miałeś spać iść? Oh no! The high boat! Right, that's settled. But... And they lived happily ever after. Without ever coming even close to anything resembling the end of time. Dokładnie. No problem. Prawda?
prawda? This is the first and probably last day of your life. Am I meant to be pleased about that? Yes, but please don't take too long. There are only 24 hours in a day. The clock is ticking. A się mam drewniszku, dawno się nie było. Teraz jej muszę załatwić czapkę foliową. Ups. Why are there monsters in the elevator? Chyba ich nie powinno tu być? That was in the last loop. Dokładnie. Holy moly! We're gonna be killed by fuel locks for eternity. Not if I will have been able to prevent it. Good fuel locks. Nice fuel locks. Not at all hungry fuel locks. What are you doing? Are you trying to kill us? Tak. No, I wanted to leave that to the fuel locks. Come on. Shut that door. I'm scared of heights. Is it greater than your fear of being torn apart by fuel locks? Well, it's great enough for me to always carry a parachute in my backpack. A parachute? To skaczemy. Did I say parachute? Pair of shoes. Or a parachute. I don't even think of it. Dude. And now... Here we go! Oh, no! Wait! It's the law of physics! This parachute was only designed for one person! Rufus? Oh, Rufus. Hello, baby! Are you alright? Czy ja leżę w grobie? Alright. You and I, we once saved Deponia. Now, damn time machine, I thought we could make everything turn out even better without my having to plunge to my death in the end. But now, everything is worse, and the best I can hope for is to restore the old version. No, no, no. You'll fall, you'll hate me, or the Fulox will rule the planet. Sounds like we've been through a lot together. Oh yeah, you could say that. Then I've got good news for you. In this timeline, I don't hate you yet. Quite the opposite, actually. I'm finding this all very exciting. Time travel, fuel locks, parachutes, and the day has only just begun. If I think of everything that could happen tomorrow as well... But first you can suck my dick. Tomorrow. That sounds like an adventure. Then wash your ears. We don't even know where we landed here. How are we supposed ja to leżę w grobie. Kuvak by this evening? So it's a bit tight. Who cares? That's not really a good reason to cower in a hole in the ground, is it? Just look at Macronicle. He would never give up. Say what? But that's... that's... If there's one thing I never do, then it is... give... oh yeah! Give up. And I'm in. Elysium is wait, what? Now infested okay. with Fulox. Or then we changed everything that was saving Deponia from demolition. The main thing is, I'm still alive. Nothing else matters. I wanted to go to Elysium? Check. I wanted to save the world? Check. Okay, it's been more saved. I admit it. But no one can force me to go through all that crap again. All I have to do is break this stupid time loop. Look to the future! That's the motto! That's the right attitude, I think. So, which way to Kuvak? Look, kids, it's Stony, the lost eighth dwarf. Serio? Zrobili dowcip ze stonerami. It's Stony. Then maybe it does work. What works? The prophesying. I foresee things. Uh-huh. Well, welcome to the club. And I speak with our maker. Please leave the club grounds immediately. Don't worry. At the moment, I don't do either. My zrobiliśmy fiologi.
I'm stuck on the fourth and three quarters commandment. Four and three quarters? Yes. The third one ended up being quite long. So what? Who cares? Well, the space on the stone is limited. And then there are the high localization costs. So talk and talk. Originally, it was just going to be three commandments, but I've got the feeling it's missing a good conclusion. A blessing in disguise. You ran into just the right man. What is your third commandment, anyway? Never make more than three commandments. Unless the third one ends with... Yes? That's it. Oh. Yeah, I get it. Oh, how about, thou shalt generously lend thy hammer and chisel to strangers? Ah. Nice try. Faktycznie, wiele si player śledzi. How about, thou shalt not fob thy worldview upon the impressionable? Definitely not. That's precisely what I'm trying to. I see. Okay, how about, thou shalt never carve things in stone? Ooh, I like that. It's succinct, and it has that self-ironic nod and a wink that you only usually find in the title of hip-hop records. What? So, what do you think? Perfect. We should present it to the audience. He looks like someone who sleeps under a bridge, but then where did he get the curtains? Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Hobo Moses! Moses, go to bed! Thou shalt not write things in stone! That's a good one. The perfect conclusion for the series. I think you should do another one. Don't you think it leaves too many questions open? Right. For example, what happened to those neighbors? They appeared in the second commandment, but are never mentioned again. I thought as much. Czy to jest reference do serii całej Deponii? Now you need another commandment to reconcile you with your community. I only ever wanted to be loved. To jest referenc do całej serii. Oh my god. Bo trzecie przykazanie kończy się na dot, dot, dot. Czyli trzecia część. Oh wow, okej. Okay. That's clever, that's clever. That's clever writing, muszę przyznać. Yoo-hoo! You there! Do you know the way to Kuvak? Who, what? Kuvak, a village south of Westfrog. It doesn't really sound like the hub of existence. Nah, it's more like the hub of hopelessness. Whatever. It isn't here. It's at least 4 days' march to Puso Westfrog. It would even take a whole day in a rust bucket. I don't have an entire day. Then forget it. There's nothing here. Porta Rustica is a few hours upriver. If someone gave you a lift, you might just make it. Before my chronicle leaves for Kuvak, of course. Did you hear that, Goal? There's still hope. Now we just need to find my chronicle. And someone who'll lend you a boat. Maybe you can find one at the fair over there. At the what? I think I just found my chronicle. Tak, tak, każdy z przykazań jest jakby częścią Deponii i on właśnie mówi, że potrzebował czwartego, żeby zakończyć, jakby, skoro to jest czwarta część. Jak on to właśnie ten wybił, to potem były te komentarze właśnie w stylu, było a propos, co się stało w drugiej części z sąsiadami, znaczy z drugim tym przykazaniem z sąsiadami. Było właśnie a propos tego, że nothing is set in stone, coś takiego, że wiadomo, nic nie jest jakby finalne nigdy i dlatego pojawia się czwarta część i jak
Rufus potem mówi mu, że teraz musisz jeszcze jedną zrobić. A on mu odpowiada, ja chciałem tylko zadowolić moją publikę! I zrobił... O to chodzi! I to tak samo, że może mogą być tylko trzy przykazania, chyba że ostatnie kończy się na trzy kropki, czyli taki nie wiadomo co ending, tak jak było w trzeciej części. I teraz mamy właśnie czwartą, jakby, gdzie on próbuje to zrobić teoretycznie, bo ludzie narzekali, że źle się pewnie skończyła gra i chcą kolejną część zobaczyć. To powiem tak, to jest śmieciowy rycerz, to jest śmieciowy mag, a to jest śmieciowy rogue. I brakuje mi Tony, jak patrzę na płaski tyłek gol. Duży otwór. Mały otwór. Wsadzaj w duży. Ale nie głowę! Ech. Rozmontowuję to w pizdu. Rozmontujemy to w pizdziec, panie. A compartment for paramechanical components. Power inverters, strengtheners, that kind of thing. Masz na dopolerowane kul. Wypoleruj moje kule maleńka. Get lost! I'm closed! Wait a minute. I know you. You're the pipehead man, the fortune teller from Porto Fisco. I barely recognize you, Baldy, with that hat. You're mistaken. I've never ever been to Porto Fisco. And I've never had a bald head either. Because it hasn't happened yet, except for the baldness. You should just admit that. But we'll be running into one another a few times. Oh, so it's come to this. Yep. Now any old Tom, Dick, or Rufus can tell the future better than me. Why so grumpy? Someone's stolen my crystal ball. Mm. Now I can't see the future anymore. Not even a little. You see, I have a question or two. Then... Okay. No właśnie, May, ja mam takie, że często takie rozkminiam. Te teksty, próbuję patrzeć często, zastanawiam się, dlaczego oni gadają o tym akurat w taki sposób. Długie jeszcze depo. Rurku, jak ci się oczy kleją, skorzystaj z tego, że ci się oczy kleją. I kimaj. No dobra. Streamie nie tnij się, dokładnie. Ja ci nie podpowiem CV-ki, jest w chuj rad na internetach. To wystarczy? No. Czy dzisiaj tylko depo? Jak na razie gram... Ja w depo gram na tyle tak długo, dopóki już nie będę miał siły myśleć. Kiełba sobot, what? Everything has one ending, except sausages and my adventures. Hello? What a dump. Słabo. Oh, I'm sure the bell would love that. Hey. Jakie genialnie, kurwa, głupie. Okay.
Nothing works here. Looks like something's missing. Gumowe kaczorki! Blank. Another blank. Another blank. Another blank. Another blank. Miałem problem, jeżeli chodziło o te zmiany genetyczne momentami, ale bardzo mi się podobała fabuła jak na razie. The throttle limiter, the spoil sport of the paramechanical component world. Mm-hmm. Hardly a challenge with my sense of direction. Ow! Even if I find the entrance. Słucham? Excuse me? Pimpy? Pimpy, kurwa? Help! Później. I don't know what you heard about me. Cause I'm a motherfucking PIMP. Nie znam tekstu dalej. Look, the current edition of Hats. First I'll arrange the boat. Then I can take care of the reading material. Kapelusze. Miernik mi... I zgaduję, że Schnixi jest jakimś punem z niemieckiego, który oznacza kurwa. Hey, son. How do you fancy taking a ride on the boat of love? Well, I actually happen to be looking boat for a boat of love. I have to be in Porta Rustica before sunrise. You can't hurry love, my friend. This trip's only for couples in love. Oh, yeah. I'm here with my girlfriend. Whoa. I wouldn't have guessed you had a girlfriend, judging by your looks. How about you, sweet thing? My grandma's called Doris? That's got an O in it. Yeah, me neither. But if you do, just stick your photo in the love-o-meter. What do you mean, photo? Ha! You say you're in love, but you ain't even got a photo of her in your wallet. What's a wallet? Oh, nice. No ride. Ain't that right? No ride. I saw a cat that was like red and brown and white. You said it, but don't be sad. You too will find your one true love. Here, take this sausage token as a consolation. I tak sonaryuszki już jadłem i to jest bardzo dobre. Masz rację. They only rent boats to couples in love. Well, I know, sounds great. Wystarczy, że mi obciągniesz. Photo is proof. This is probably the most nefarious puzzle I've had to solve so far. Puzzle? Don't you think that... Don't worry, I'll take care of it. You don't know me that well yet, but I'm a professional when it comes to romance. Oh dear. First, I need to find the three prerequisite tasks. There are always three prerequisite tasks. Just wait here, I'll be back soon. That... Whatever. A Gold była chętna, żeby mi obciągnąć, nie? Nie dlatego, że blondynki są głupie i w ogóle. To nie jest, że blondynka. To jest basically, że to jest blachara.
jest blondynką, bo blachary są często takimi blondynkami, a nie dlatego, że blondynki są głupie. No ale co poradzisz. Basically, Gold jest ready. Patrzcie, jaka niecierpliwa jest. Ale Rufus myśli tylko o zagadkach. Jak to Rufus? Sausage bot online. What can I sausage for you? A co masz? Yeah, right. So, what have you got? Nothing. Everything sold out. Oh, great. What am I supposed to eat? You think you've got it hard? I've got a family to feed. One sausage, please. All out of sausage. Well, I thought this was a sausage stand. Please don't rub salt in the wound. The whole thing is humiliating enough as it is. Yeah, I get it. The costume and all. Costume. Ale ja chcę kiełbasę! But there aren't any. Ale ja chcę kiełbasę! Please don't. You'll make mincemeat out of me. Am I supposed to feel sorry for you? I am a poor little sausage. No. Daj mi kiełbasę! Can you just take one more look? Oh, alright. Ups. Upsie. Nothing works here. Kaczuchy, kaczuchy. Okej, okej. You use a fishing rod to play that. Przepraszam, kaczuszki. O. Grande, dobra nocka. Upsie. Teraz co? Odłóż to jak możesz, czy nie mogę odłożyć? Nie mogę odłożyć, okej. What now? I can use my own orb. Huh.
Nothing. Looks like something's missing. What are you reading? An issue of Hats, a magazine about hat fashion. Oh, do you still need it? Okay, stupid question. Do prąd i kaczuszki, ale są gumowe. Raczej chyba nie powinno im nic to zrobić, skoro one są gumowe kaczuszki, nie? A poza tym ta łapa bardzo szybko traci napięcie, ona jakby nie trzyma go długo. To jest natychmiastowo praktycznie. No, widzisz? Okej, okay, jednak można. A, elektromagnes zrobiliśmy. They're all blanks. Fraud, scandal, fire department. No tak, elektromagnesior. Okej, mamy wędę. I'm sure it'll improve gold mood. Zamknij się! The clever way you trick that stupid lap. I think you need change. And an immune system that laughs at 20-year-old jerk. Cicho bądź! I think you need change. The door is licked up. I mean locked. Arriving on track 3, no. The intercity express train from Chundertown, Spewville, Barfington, and Upper Chuck Kingsley. Nie wiem, czemu chciałem odstawić kufel na dół. Hurlingdon, should please check the flyers in section 1. Stand back. Boże, szybciej, Rufus! Siku mi się chce. Not exactly a precision landing, but whatever. Okej. Mogę iść, siku. Przy okazji zostawię wam reklamosy, a ja zaraz wracam. Moje dziubaski! Ojojojojoj! Może tym razem się reklamy uruchomią, tępe chuje.